Witamy serdecznie ponownie na teście patcha 8.11. Następny patch to będzie patch 9.0, który już będzie zmieniał bardzo dużo, ale w tym patchu 8.11 w pierwszym odcinku pokazałem mapę Wichura, czy jakoś tam. Teraz powiem o zmianach na czterech mapach. Mapy zmienione to są, muszę zerknąć, Erlenberg, Redshire, Autostrada, Północny Zachód. Port, mapa została usunięta oraz zostały też dodane, zmodyfikowane mapy, dwie, Ruinberg w ogniu oraz Himmelsdorf zimą. Zerknijmy najpierw na mapę Erlenberg. Jakie to te zmiany zachodzą w tych mapach? Pokrótce, szybko, żeby nie było, żeby nie tracić czasu. Główną zmianą w tej mapie to są miejsca kapowania i odkapowywania, czyli bazy. Nie są one ustawione przy rzece na środku, tylko po dwóch stronach mapy, co na pewno bardzo zmieni rozgrywkę, ponieważ oczywiście wiadomo, wiele się tak strasznie niby nie zmieni. O, co ja to robię? Walka będzie na pewno, główna walka będzie czy to przy zamku, czy to z drugiej strony, ale jednak kwestia zmiany bazy do kapowania spowoduje na pewno wiele zmian. Jakie to będą zmiany, to zobaczymy oczywiście w bitwach. Teraz tylko szybciutko się przejadę. Oczywiście tu też topograficzne zmiany są widoczne. Wiele budynków dodanych bliżej tego zamku, których nie było. Tu przedtem był kap, w tej chwili go nie ma. No i tu mamy już kapa przeciwników czerwonych. Tu jest dodany budyneczek, być może on będzie też jakoś przydatny tutaj do obrony lub ataku. To wszystko jest w miarę podobne. No a z drugiej strony też naprawdę bardzo wszystko jest podobne. Główna zmiana to jest kap i dekap. Oczywiście tu mamy kolegę Norbiego, który poszedł na basen. Słyszymy nowe odgłosy angielskich czołgistów, dlatego też wziąłem angielski czołg, żeby słyszeć, jak różni się właśnie głosy angielskich czołgistów. Następna mapa zmieniona to jest Redshire, gdzie ją tu mamy, Redshire jest i tutaj moim skromnym zdaniem mapa Redshire została najbardziej zmieniona. Oczywiście też jeszcze nie jeździłem, wszystko się okaże w bitwie. Tutaj akurat kap i dekap też został zmieniony. Jakieś zacinki są teraz widać przy ciele, muszę poczekać. Być może to jest kwestia tego patcha, znaczy testa. To takie zawieszanie. Kap był gdzieś w okolicach tu, a w drugiej stronie był gdzieś tutaj, czy tutaj. Więc zmieniony kap spowoduje też na pewno jakąś zmianę. Oczywiście wszystko okaże się w rozgrywce już na randomkach. Takie straszne zmiany nie, ale taka pierwsza główna zmiana to jest właśnie ta TDK-owa górka, gdzie tutaj zazwyczaj tank destroyery wjeżdżały i to delikatnie atakowały i delikatnie broniły. Ta górka jest zdecydowanie mniejsza, jest ona wycięta z tej strony, czyli tutaj jest przejazd, tego nie było. Więc przypuszczam, że tutaj jakieś ataki będą bardziej skuteczne tą stroną. Zazwyczaj to się kończyło jakimś tam kryciem. Przypuszczam, że właśnie
to zostanie zmienione. Znaczy, no tutaj to miejsce jest bardzo podobne. Zerkamy teraz na miejscówkę przy górce, czyli jak wiadomo, jak byliśmy w drugiej stronie, to w tych miejscach, na tym takim górkowym lasku, kampiły się tank destroyery i heavy tanki, czy też nawet medy z dobrymi lówkami. I z tej strony oczywiście medy, lighty starały się tu wyświetlić. Zobaczmy, czy tu się coś zmieniło. No, są tu krzaczki. Nadal można tu jakoś próbować podświetlać swojej drużynie. Ale jak widać, tu się bardzo zmieniło. Już nie ma tylu drzew. Już nie jest tutaj tak bardzo możliwie się skryć w tych drzewach. Kamienie pozostały. Tutaj jest taki właśnie spadek, którego nie było. I następny spadek. Ziu. No, w zasadzie mapa topograficznie bardzo zmieniona i tam już nie będę jechał. No i kapy trochę przesunięte, więc w ten sposób zmiana tej mapy. Norbiego musimy teraz zniszczyć. Czyli to była mapa Redshire. Teraz wejdziemy na autostradę. Teraz szybciutko zmieniamy na autostradę, czyli autostrada nazywa się... Kwiatek, jesteś? Highway, o jest, dobra. No i zerkamy na mapę autostrada. Tu też zmiana mnie cieszy, ponieważ zawsze jak byłem w bazie przeciwnej, tutaj kapy w zasadzie się nie, bazy się nie zmieniły, są w tych samych miejscach, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale główna zmiana, tak też mi się wydaje, że główna zmiana to jest właśnie dojazd do tego miasta, szczególnie ze strony drugiej bazy. O, znowu mi się zacięło. No, mam nadzieję, że to jest jakiś błąd tego testa i zostanie to naprawione. Dobra, to jedziemy. Tu na pierwszy rzut oka wszystko jest podobnie. Zazwyczaj jak tutaj na tej mapie jakieś medy tam starały się zapieprzać w tamtą stronę, jakieś lighty podświetlać gdzieś tu stały tank destroyery, czekały aż zobaczą inne czołgi, które wjeżdżają do mapy z drugiej strony, ale czegoś takiego tu nie było. Tu będzie taka chyba może miejscówka na jakiegoś TDK albo lighta, być może zasięgiem będzie łapał tutaj sporo mapy do podświetlenia. A jest tu dosyć dobrze zacienione i zakrzawione, zalesione miejsce. Ale jedziemy do tego miejsca, gdzie przypuszczalnie moim zdaniem najwięcej w rozgrywce się zmieni. Czyli jak wiadomo, z bazy przeciwnej, jak heavy tanki chciały dojechać do miasta, to były porządnie jeżeli był dobry scout, porządnie ostrzeliwane właśnie od tank destroyerów i artylerii. Ale tutaj widzimy, że jest większy, ta droga jest na wyższym poziomie, przez to są one zasłonięte. W prostszy sposób jest dojazd właśnie do miasta, co spowoduje wyrównanie się bitwy. Zawsze uważałem tą stronę, z której teraz startowałem, za lepszą stronę. A druga strona to moim zdaniem po prostu dobry atak medów mógł przeważyć na wygraną.
Ale tutaj atakowanie właśnie heavy tanków do miasta czasami właśnie mijało się z celem właśnie przez to, że były te czołgi ostrzeliwane, a teraz będą zasłonięte przez ten wał czy nasyp, czy jak to tam, drożny. No i jedziemy z powrotem do Norbiego, aby zniszczyć go, bo Norbi poszedł na basen. Tam już nie będziemy jechać, przypuszczalnie trochę się tam pozmieniało, ale akurat większego znaczenia, tak mi się wydaje, to nie będzie miało w rozgrywce. Wszystko wygląda w miarę podobnie, więc czas zniszczyć Norbiego. A ja wsłuchuję się w dźwięki. Garam, czyli z innym akcentem te same hasła wypowiadane przez angielskich czołgistów. Ostatnia zmieniona mapa jest to północny zachód, więc wybieramy tą mapę. Czyli to był Westfield, nie, Nordwest, tak jest, Nordwest, ktoś tu do mnie pisze, witam pana Faja, jak się gra na testowym, świetnie, następny szakal, siemka Faja, co robisz, sprawdzam mapki, ok, start, Battle. Enty, zerknijmy, co się zmieniło na Nordweście. Patrzę się na kapy, są w tych samych miejscach przypuszczalnie, ale już od razu widzę, tutaj jest tak bardziej wygładzone. Ja zazwyczaj tank destroyerem stałem sobie gdzieś tam lub później zmieniałem miejscówki. Widać, że tutaj nadal te miejscówki są w miarę podobne, tylko tam zerknę, czy... No tam widzę, że za bardzo jest skałami zawalone. Czy jest tam nadal jakaś miejscówka? No jest trochę inaczej z tej strony. Czyli tutaj... Będziemy mieć cały czas podgląd na te wyjeżdżające tu czołgi, więc jest podobnie. Jakieś miejscówki na pewno się znajdzie odpowiednie na obronę. To jest to dobry po prostu motyw. Tam stoi jakiś tank destroyer, tu ktoś po prostu podświetla, ale tu chyba się dużo nie zmieniło. Tak mi się mniej więcej wydaje. Czyli tak na pierwszy rzut oka ta mapa została chyba najmniej zmieniona, oczywiście na pierwszy rzut oka. Oczywiście zmiany są, ale nie tak bardzo rzutujące na rozgrywkę, tak chyba mi się wydaje. Wszystkie tutaj takie miejscówki, gdzie podjeżdżał med, świecił, albo wszystko jest zachowane. Myślę, że jeżeli chodzi o styl walki na tej mapie, dużo nie zostało zmienione, ale na pewno tyle zmienili, żeby było lepiej. Tu oczywiście też można wjeżdżać, atakować. Teraz zobaczmy, tutaj sporo też czołgów zawsze wędrowało tą górną drogą. Oczywiście jak byli wylosowani z drugiej strony, ale też z tej też prowadzono tutaj atak, więc nic się tutaj strasznego nie zmieniło, skałki są zasłaniające. No, pierwszy rzut oka to po prostu wszystko jest naprawdę podobnie. Tam to troszkę mnie tam dziwi, ale no to już nie będę tam tego sprawdzał. Być może to tak wygląda, że można tam wjechać, ale to chyba tak tylko mi się wydaje. Dobra, i Norbi, pokaż się. Teraz z rozpędu zobaczymy, ile ci wezmę.
A źle go tak ściąłem trochę. No. Dobra. Norbiego zniszczyliśmy. Ta mapa wygląda na najmniej zmienioną. Oczywiście to jest tylko moje przypuszczenie. Dobra, teraz tylko szybciutko pokażę wam jeszcze dwie mapy, które zostały dodane, czyli Himmelsdorf zimową porą. Szybciutko, tylko tak pokażę, przejadę przez środek. Po prostu Himmelsdorf w zimowej otoczce, pada śnieg, wszędzie napadał, po prostu no, takie urozmaicenie, wygląda to efektownie, ale chyba nic tu nie zostało zmienione, nawet nie chce mi się obkrążać tej mapy i szukać jakiejś delikatnej zmiany, wygląda na to, że to po prostu jest ten sam Himmelsdorf, tylko i wyłącznie dodany padający śnieg oraz śnieg na drogach i na budynkach i na drzewach i na krzakach. No i oczywiście jak sobie strzelimy na przykład w taki śnieg, to takim pióropuszem nam po prostu wywala w powietrze. A jak nie trafimy w śnieg, to już takie... Brzz, o, dziwne. I pióropusz śniegu. I Norbi już czeka na śmierć. Rozpędzimy się w Norbiego. Tylko 256. Czyli jak tak po tych moim damage'ach zauważyłem, że najwięcej mu wziąłem, wbijając się w jego bok, ponad 450 raz mu wziąłem. Dobra, i to był Himmelsdorf w zimą. I jeszcze zobaczmy mapę Ruinberg w ogniu. Tutaj oczywiście zacinka i to jest przypuszczalnie właśnie związane z testem i mam nadzieję, że to zostanie jeszcze poprawione, czyli być może jeszcze jeden wejdzie jakiś test z poprawkami, czyli Ruinberg on Fire. I od razu widzimy tutaj, jest słońce już w takim zachodzie i deszcz pada. Oczywiście nie jestem pewien, jak prawdziwie to by wyglądało, jeżeli deszcz pada i świeci takie zachodzące słońce, czy nie powinno jakaś tęcza się pojawić, ale możliwe, że słońce musiałoby być bardziej jasne. No nic, słońce wygląda efektownie, deszczyk pada. I zobaczmy, jak wygląda ten Ruinberg w ogniu. Oczywiście zacinka, no... No, wbiłem się w budynek. Nie wiem, czy wy też macie takie zacinki na teście, ale ja mam, więc przypuszczam, że jest to jakiś błąd. No nic, szukamy tego ognia. Gdzie jest ten... O, jest! Widzimy ogień, więc... Zerkajmy, jaki ten ogień jest. Więc ten ogień tak naprawdę jest taki średni na jeża. Nic specjalnego. No ale oczywiście klimat. Klimat taki bardziej, więcej tych chyba dymów. To słońce, ten ogień powoduje, że może jakby ktoś chciał nakręcić na przykład jakiś wojenny film z czołgami w World of Tanks. Może ktoś z was by chciał, wpadnie na jakiś ciekawy pomysł, nakręcić jakiś wojenny film na właśnie tej mapce. To można coś wymyśleć i ja mogę wam pomóc w tym. Tutaj następne jakieś ognia. Ciekawe, jak staniemy na ogniu, co się stanie. No nic, ogień nic czołgowi nie robi. Mogę się spokojnie palić. Ogień tak jakoś nic mi nie robi. Mapa też wygląda na niezmienioną. Tam jeszcze jest ogień w budynku. W jednym, w drugim. Więc tego ognia trochę jest.
nie tak strasznie dużo, jakby się wydawało. Nie tak strasznie dużo, jak śniegu na Himmelsdorfie. No ale jest mapa zmieniona przez właśnie tą atmosferę. To nic, Kilim, Norbiego. I czekaj, w bok, ile mu teraz strzepnę. 290. Przypuszczam, że jakby taki kromłelek się rozpędził gdzieś tam na jakimś Alhalufie na prędkość porządną i wbiłby się w taki bok drugiego kromłelka, przypuszczalnie mógłby go zniszczyć. No to dziękujemy za uwagę. The late room and we go to garage and we go to the... Idziemy na normalny serwer pograć w czołgi. To dziękujemy za uwagę. Nieruchomy Norbi i Faja pokazywali modyfikacje map. A zmodyfikowane mapy to będą Erlenberg, Redshire, Autostrada i Północny Zachód. A dodane mapy to Ruinberg w ogniu oraz Himmelsdorf zimą. Dzięki, trzymajcie się, na razie.